raz jeszcze. To już wiadomo, że energia i że dobrą energią trzeba się dzielić. Drodzy Państwo, energia to największy debiut na warszawskiej giełdzie od 2,5 roku. To też największa oferta w Europie Centralnej w tym roku. Bardzo powinniśmy się z tego cieszyć, że rynek kapitałowy, giełda odgrywa tak istotną rolę w gospodarce, czego przykładem jest decyzja o wprowadzeniu energii na warszawski parkiet. Pewnie dużo można by mówić dzisiaj, ale to jest święto przede wszystkim spółki i również Skarbu Państwa. A Pan Minister już czeka, żeby zabrać głos, także chciałbym jeszcze formalnie przywitać Pana Ministra Skarbu Włodzimierza Gardnińskiego oraz Pana Prezesa Zarządu Spółki Energa Mirosława Bielińskiego, jak również wszystkich znamienitych gości, którzy dzisiaj się tutaj pojawili, i prosić Pana Ministra o kilka słów do zebranych. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo Panu Prezesowi. Witam Państwa bardzo serdecznie na tym uroczystym debiucie największej oferty publicznej w tym roku. Debiut oczekiwany, ostatnia spółka z naszych spółek energetycznych, która dzisiaj debiutuje, przeszła kolejny etap transformacji. Budowana grupa Energa, tak jak było to w zapowiedzi, dobrą energią, dobrym ładem korporacyjnym zbudowała swoją wartość, która znalazła uznanie w oczach inwestorów. 772 tysiące rachunków indywidualnych zapisów, inwestorzy różni, instytucjonalni z 5 kontynentów docenili bardzo profesjonalny zarząd, który przygotował prospekt emisyjny uznany za wyjątkowo dobry przez analityków i Komisję Nadzoru Finansowego. Chciałbym tym samym pogratulować zarządowi, bo te informacje, które docierały do Skarbu Państwa na temat budowy książki popytu i prezentacji spółki zaowocowały tym, że te zapisy przewyższały nasze oczekiwania. Oczywistą rzeczą jest, że inwestowanie w papiery spółki energetycznej, tak sformułowanej, gdzie opiera swój biznes głównie na rynku regulowanym i profiluje się ekologicznie w dosyć szczególnym otoczeniu, bo przecież mamy bardzo rozwiniętą dyskusję odnośnie rynku kapitałowego, tego, który budowany był przez otwarte fundusze emerytalne. Mamy także dyskusję o polityce energetycznej, więc w tych trudnych okolicznościach ten debiut uznajemy za bardzo udany. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do wprowadzenia na publiczny parkiet energii, doradcom inwestycyjnym, bankom inwestycyjnym, kancelariom prawnym i przede wszystkim mojemu świetnemu zastępcy, panu ministrowi Pawłowi Taborskiemu. To dzięki nim dzisiaj spółka Energa przekroczyła kolejną barierę swojego rozwoju, stając się transparentna, podnosząc prestiż. Jestem święcie przekonany, że w swojej mądrej polityce inwestycyjnej, swojej mądrej polityce dywidendowej te dzisiejsze nastroje, może nie hura optymistyczne, które świadczą zresztą o tym, że bardzo dobrze spółka była wyceniona, przyniosą dobre korzyści dla tych, którzy zdecydowali się ulokować swoje pieniądze w tej spółce. Cieszę się. Panie Prezesie, proszę przyjąć najlepsze gratulacje. Trzymam kciuki i życzę wszystkim inwestorom cierpliwości, bo na pewno to się opłaci. Dziękuję bardzo.